Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym są i zrozumieć działanie plików proxy, czyli rozwiązania, które warto stosować w momencie, kiedy montujesz na starym lub słabym komputerze, albo może pracujesz na wymagających, mocno skompresowanych plikach o wysokich rozdzielczościach, ten film jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Krzysiek Persona, czasami sobie coś pofilmuję, a w dzisiejszym filmie mam nadzieję, że w dość prosty sposób postaram się opowiedzieć, czym są pliki proxy. Także, czym w ogóle są pliki proxy? W dużym skrócie są to mniejsze kopie oryginalnych, dużych, surowych materiałów. W momencie, kiedy zabierasz się za montaż filmu, może jakiegoś zlecenia dla klienta, którego marzeniem było akurat nagrywać wszystko najnowszą Ursą 12K, jasne jest to, że praca na takich plikach nie będzie niczym przyjemnym. Chyba, że postanowisz zrobić pliki proxy. Większość nieco bardziej zaawansowanych programów do montażu, takich jak na przykład DaVinci Resolve, HitFilm Express, Final Cut Pro czy też Adobe Premiere Pro, na którym akurat najczęściej pracuję ja, mają wbudowaną możliwość tworzenia takich zastępczych plików proxy. Program bierze wybrane przez nas pliki, a następnie do każdego z nich generuje mniejszą, łatwiejszą w obsłudze kopię, na której będzie pracował podczas całego procesu montażowego. Przy dzisiejszych technologiach normą tak naprawdę już jest pracowanie na 10-bitowych klipach w rozdzielczości na przykład 4K, a może się okazać, że nie dla wszystkich komputerów jest to łatwe zadanie. W takim przypadku program bierze pojedyncze pliki i tworzy ich pomniejszone wersje, na przykład do 8-bitowego obrazu o rozdzielczości 720p, który dla komputera jest po prostu lżejszy i prostszy, a co za tym idzie, szybszy w odczytaniu. I tutaj bardzo ważna informacja, pliki proxy wykorzystywane są tylko i wyłącznie do tego, aby usprawnić płynność i szybkość naszej pracy i nie mają one żadnego wpływu na ostateczną jakość naszego filmu. Ponieważ w momencie, kiedy klikamy render, program automatycznie znowu bierze surowe, oryginalne pliki i właśnie z nich pobiera dane do renderowanego filmu. Żeby stworzyć pliki proxy w programie Adobe Premiere Pro, przechodzimy do okna projektu, zaznaczamy pliki, do których chcemy je utworzyć, a klikając zakładkę Proxies, Create Proxies, otwiera nam się okienko eksportowania tych plików. Jeżeli nagrywaliśmy w standardowej rozdzielczości o proporcji 16:9, wystarczy, że przejdziemy dalej. Jeżeli natomiast chcemy coś zmienić, albo pliki, do których tworzymy proxy, są w nieco innych proporcjach, lub na przykład nagrane są w orientacji pionowej, musimy zagłębić się w ustawienia i poszukać odpowiednich szablonów, lub sam taki stworzyć. Po kliknięciu OK, Adobe otwiera program Media Encoder, który tworzy kolejkę, a następnie plik po pliku eksportuje pliki proxy. Po zakończonym eksporcie, aby upewnić się, że nasze surowe klipy mają do siebie przypisane nowo wyeksportowane pliki, klikamy prawy przycisk myszy na pasek informacji, następnie metadata, a dalej w zakładce Premiere Pro szukamy opcji proxy. Informacja Attached informuje nas o poprawnym przypisaniu plików proxy do ich oryginałów. Teraz za pomocą opcji Toggle Proxies wystarczy uruchomić działanie na plikach proxy. Jeżeli nie mielibyście tutaj takiej opcji, klikamy w ten oto plusik i przeciągamy te opcje na nasz pasek. Warto pamiętać, że pliki proxy zajmują dodatkową przestrzeń dyskową, niedużą co prawda, ale wciąż jakąś zajmują, oraz to, że tworzenie plików proxy to dodatkowy czas, jaki komputer musi poświęcić na ich stworzenie. Niekiedy może trwać to nawet kilka czy kilkanaście godzin. Dlatego warto sprawdzić, czy sprzęt, którym nagrywacie, ma może w sobie wbudowaną opcję tworzenia plików proxy zaraz obok oryginalnych materiałów, ponieważ może Wam to oszczędzić naprawdę bardzo dużo, nawet godzin, na eksportowaniu czegoś, co tak naprawdę już jest gotowe i tak naprawdę wystarczy przypisać to kilkoma prostymi kliknięciami w programie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli masz jakieś pytania albo chcesz się czegoś dowiedzieć, pisz do mnie na mojego Instagrama. Natomiast jeżeli Ci się spodobało i chcesz zostać tutaj trochę dłużej, koniecznie kliknij ten oto czerwony przycisk subskrybuj, aby nie przegapić nadchodzących materiałów, a razem będziemy szli w tej przygodzie, jaką jest filmmaking. Jeszcze raz ogromne dzięki, trzymajcie się, na razie.